Zmęczyłam się niosąc ziemniaki po schodach, ale chciałam Wam powiedzieć, że jestem już po najcięższym dniu, najbardziej stresującym, bo najcięższy to może on nie był, ale był bardzo stresujący, był to bardzo ciężki pod takim względem dzień. Masza, jak się tutaj łasi do telefonu, chcę tu laski i jestem z siebie zadowolona i dowiem się w sumie tak naprawdę więcej jutro, bądź też w poniedziałek. Chciałabym Wam powiedzieć, o co chodzi, ale na razie nie mogę i pewnie jeszcze przez dłuższy czas nie będę mogła, ale... O! Boże, jak dobrze, że już mam to za sobą. Mam nadzieję, że nie będę musiała przez to przychodzić drugi raz i że wszystko jest ok. Zostaw kanapę. Ojoj. Tak, Tuli. Siama, byłaś tyle, nie? Wstałam dzisiaj bardzo wcześnie rano, żeby się pomalować, żeby się ogarnąć i jestem w szoku, bo nie wypiłam jeszcze żadnej kawy, a nadal mam energię. Kupiłam rzeczy na obiad i dzisiaj zrobimy mięsko w sensie włoskim z mozzarellą i chyba zrobię jeszcze frytki, bo Loś bardzo chciał frytki. Może zaproszę moją mamę, muszę też to trochę ogarnąć, ale ogólnie jakichś większych planów na dzisiejszy dzień nie mam, bo myślałam, że po pierwsze nie będzie mnie dłużej, a po drugie, że wrócę załamana i po prostu pójdę spać, ale na szczęście tak się nie stało. Drukuję sobie właśnie pytanka do Q&A i kocur wszystko obserwuje. Wszystko obserwuje, wszystko obserwuje i mnie atakuje. I się wszystko mi tutaj drukuje. Będę musiała to powycinać zaraz, więc chyba się zaraz wezmę po prostu już z wycinanie, bo nie wiem, kurde, strasznie dużo tych pytań. Czytam, że będzie ich trochę mniej. Muszę jakoś uspokoić moje emocje, bo pamiętacie, jak przed chwilą powiedziałam, że nie mogę Wam nic powiedzieć i że sama pewnie nie będę wiedziała do jutra, albo w ogóle do poniedziałku, albo nawet dalej. Przed chwilą dostałam maila i tak jak widzicie, bo mnie po wyrazie mojej twarzy i mojej ekscytacji jest to mail z pozytywną informacją. Boże święty. Będę płakać. Nie no, zresztą nie będę płakać, ale jestem tak szczęśliwa. Oh my god. Już się nie mogę doczekać, aż będę mogła powiedzieć, o co chodzi. W sensie, nienawidzę ludzi, którzy tak robią, ale stwierdziłam, że chcę się podzielić właśnie tym też z Wami, bo no, dzisiaj tak wyglądał po prostu mój dzień, że miałam mega stresujący dzień, mega stresującą sytuację i w ogóle. I wszystko poszło dobrze, więc jednak nie było się czym stresować. Wdech i wydech, wdech i wydech. Oh my god. Naprawdę. Byłyśmy z moją mamą w Agatę Meble i do mojej babci na święta kupiłyśmy bulionówki, bo to moja babcia sobie życzyła. Moja mama w ogóle robi remont u Laury w pokoju, więc kupiła też Laurze takie ramki, pudełeczko i kwiatka. Ja też chciałam kwiatka, ale stwierdziłam, że nie umiem się zająć kwiatkiem, więc sobie podarowałam kwiatka i kupiłam dla nas kwiatka kolejne świeczuchy. Nie wiem, mam jakąś obsesję teraz na punkcie świeczek, więc wzięłam sobie trzy takie. Była też w ogóle świeczka, która śmierdziała ogniskiem. Nie wiem, o co chodziło z tą świeczką, ale śmierdziała po prostu jak palone ognisko. I moja mama pod choinkę kupiła, w sensie, no nie tylko to, bo powiedziała, że kupiłam coś jeszcze, ale kupiła mi lampę, ponieważ ja znalazłam taką lampę wolnostojącą na promocji i ona z 200 zł była przeceniona na 140, jakby do domu to sobie ją rozłożę, jeszcze nie wiem, gdzie ją postawię, ale bardzo mi się podobała, więc sobie wzięłam, tak ona właśnie wygląda i dostałam pod choinkę, tylko no jak byłam sobie mamą, no to już mi ją dała, powiedziała, że nie będzie jej pakować pod choinkę. I to właściwie tyle, my dużo rzeczy nie kupiłyśmy, a bardzo dużo czasu w tej IKEA spędziłyśmy. Idę zaraz do domu rozpakować lampę. Idę odebrać Leona, jestem po drzemce antystresowej, odstresowującej po zakupach i w ogóle po wszystkim. I teraz sobie właśnie zdałam sprawę, że ja dzisiaj zjadłam tylko hot doga z IKEA. No, niedobrze, to bardzo niedobrze, bardzo niezdrowo, jest ciemno, a jest wcześniej stosunkowo, ja nie wiem, zima mnie dobija. Robimy unboxing lampy. Ogólnie ja bardzo polecam wchodzić tam na dział promocji z IKEA, bo tam często można fajne rzeczy znaleźć, ja tam zawsze coś tak naprawdę znajduję. I mamy taki piękny żyrandol. Miałam sprawdzić, czy nie jest uszkodzony,
ale nie jest. Wszystko jest git. Tak będzie ta lampa wyglądać, czyli tak jak na opakowaniu. Zaraz ją sobie zmontuję i chyba na razie postawię ją w sypialni, ponieważ tak jak widzicie, ja zbieram teraz kartony, wynoszę rzeczy do piwnicy i w salonie też mam jeszcze rzeczy, które trzeba wynieść, więc chcę się tego wszystkiego pozbyć przed świętami, ale czekam, aż Kuba będzie miał chwilę, żeby mi pomóc to zrobić. I może tam finalnie będzie stać lampa, jeszcze nie wiem. Na pewno nam się w tym momencie przyda do sypialni, bo zepsuł nam się żyrandol i tak jak widzicie, on świeci tylko teraz na zielono. I świeci na czerwono, więc nie ma tam za bardzo innego światła w pokoju i wieczorem po prostu jest ciemno i nic nie widać w tym pokoju. Musimy kupić inny żyrandol, ale Kuba mi nie pozwolił kupić żyrandola sama, bo on chce też być przy tym i też jakiś wybrać, więc na razie kupiłam tylko lampę stojącą, która właśnie jest prezentem od mojej mamy dla mnie pod choinkę, bo moja mama bardzo chciała kupić mi coś do domu, coś takiego właśnie, co się przyda. I padło na tą lampę. Muszę teraz jakoś stąd wyjąć. Tylko ja chyba nawet nie mam żarówki, żeby tą lampę odpalić. No jest. No to już jest otworzone, to pomożesz mi otworzyć. Czekaj, my otworzyliśmy 5. Otworzyliśmy chyba już 6 też. To teraz chyba pora jest na 7 i chyba nawet 8, bo ja nie otworzyłam, a już mamy 16, więc no, o, tu jeszcze w piątce zostało odżywka, to zaraz wiemy. 7 otwieramy, tu jest. No, dawaj, otwieraj. No, mocno. O, i co tutaj mamy? Drugie. Tutaj jest, co to? Szampon! Dobra, i otworzymy jeszcze 8 tu. To. Tylko nie wiem, gdzie tu jest, jak to się, gdzie tu jest ta dziura. Nie wiem, musisz. Nie wiem. Oj, ale nie, 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 nie to, to, to. To jest 8. O! Peeling! Czyli mama dzisiaj ma czym umyć włosy? Nie, już, już na razie nie. Następne jutro. Czyli mamy peeling do skóry głowy, enzymatyczny. A tutaj jest. Auć, auć. O, nie mogę wyjąć. O, jest. A tutaj mamy szampon intensywnie oczyszczający, czyli znowu jakiś taki mocny szampon. Tak, też ma silne działanie myjące, bo tamten też miał silne działanie myjące. I mamy odżywkę. Mamy odżywkę proteinową. Ja jej po prostu ostatnio nie wyciągnęłam. Możemy jeszcze otworzyć twój kalendarz, chcesz? Z autami, tak? No już ten kalendarz jest tak zdewastowany, że ja myślę, że możemy dzisiaj otworzyć cały. Już damy sobie spokój, otwieramy cały, co? Ten. Chcesz cały otworzyć? Tak. No dobra, to dawaj. Ten. Który ten? Dziewiątkę? Dobra. Ja. O. Co to jest? O, renifer! Wyjęliśmy ostatnio sanie i nie było renifera, więc mamy jednego renifera. Jeszcze musi być gdzieś drugi. Gdzieś jeszcze musi być drugi renifer. Tutaj. Tutaj myślisz? Dobra, może tak. Zobacz, czy jest tam renifer? Bałwanek! To nie renifer. Nie. To bałwanek. Nie, drugi. Musimy znaleźć drugi. Gdzie jest drugi renifer? Gdzie tu jeszcze może być renifer? Może tu w 11. Autko! A tego się nie spodziewałam w ogóle. Takie małe okienko i autko. Pokaż to autko. Wow, ale czadowe. Nie wiem, możemy już otworzyć wszystko. Tutaj. O, tu też 8, dobra. Jest! Zaraz się renifer! Zaraz poszukam te sanki. Wszczepimy renifera, nie? Jest drugi renifer w innym kolorze. Nie wiem, tutaj musimy jeszcze to. Możesz całe już to urwać do góry. O, zobacz. Jest auto kolejne. Choinka. Choinka? Tak. To będziesz miał cały ten zimowy świat. Jeszcze to. Co to jest? Oh my god, nie mam zielonego pojęcia. Tak, auto. Kolejne auto? Tak.
Wow! Teraz ty już będziesz miał zapas Hot Wheelsów forever. To nie można jechać. A, to jest pachołek. I co, i to już wszystko wyjęliśmy? Trzeba się upewnić. Nie, jeszcze to. A to co to jest w ogóle? Nie, nikomu. To jest do sanek, to jest do sanek, to jest do sani. Okej, to jest do sani. Pachołek. I tu już wszystko? Trzeba sprawdzić, czy na pewno wszystko wyjęliśmy. Jest, wszystko. I co, podobał ci się kalendarz? Tak. Tak? Zadowolony jesteś ze zawartości tak. kalendarza? To oczywiście nie jest wszystko. Ogólnie autek było 8. Autek było 8 i były takie akcesoria, wyreszcie okienek, różne. Tak jak sami zresztą widzieliście. I kalendarz już mamy za sobą, Leona. Został jeszcze mój, ale ja mój chyba jeszcze na razie będę otwierać po kolei. Masza przyszła zobaczyć, co się u nas dzieje, a my przed chwilą testowaliśmy Hot Wheels na torze. Zobaczcie, ile Leon już ich ma. To są... Większość tych Hot Wheelsów jest gdzieś z jakichś wycieczek, na przykład do sklepu, w których Leon ze sklepu nie chciał wyjść, więc kupowaliśmy mu auto. Ale 8 z tych Hot Wheelsów jest z... kalendarza. Ten Hot Wheels Leon na przykład dostał na urodziny i on w ogóle zmienia kolor. I jeszcze mi się wydaje, że gdzieś Hot Wheelsy mamy, bo to nie są na pewno wszystkie, tylko że te auta są na przykład też u mnie w pokoju. Mamy też na pewno jakieś pod łóżkiem, więc trzeba będzie sprawdzić. Ale i tak jest całkiem sporo. Mama, to dawaj, teraz będę, mama. Mam je sprawdzać? Tak? Tak, teraz. Tędy? Dobra, musimy sprawdzić, czy wpadają dobrze do małpy, tak? No to możesz ty sprawdzić. Wybieraj, który chcesz przetestować. Ten. No to bierz ten, wkładaj tu i umiesz przecież, nie? Musisz sam próbować. Trafiłeś do środka! Ty nie trafiłeś. A ja nie trafiłam! Wow! Ja tylko umiem. Tylko ty umiesz, a. Ten będzie ble. Ten będzie ble? Ten nie wejdzie do środka. Mi się wydaje, że trzeba najpierw wyjąć tego, co tu już w środku jest, żeby następny mógł wlecieć. O, dobra. Ten wleciał, to go położymy już tutaj na bok i możesz testować kolejny, no. Dawaj. Prawie! Jeszcze kolejny. Oj, a ten co? Utknął. Przewrócił się. Trzeba jeszcze raz spróbować. Czekaj. Czekaj. Trzeba go dobrze włożyć. O, teraz. Znowu! Ale masz szczęście, wszystkie ci wpadają do środka. No poczekaj, trzeba najpierw tego wyjąć. No ale tak szybko nie, bo musiałam wyjąć. Teraz dopiero. O, mamo. Mam okulary na głowie, bo przed chwilą bawiłam się z Leonem w różne dziwne rzeczy. Leon teraz wszedł w fazę, gdzie nie chce się bawić sam, nie chce też w sumie oglądać za dużo bajek. Zdarzy się, że wróci z przedszkola i mówi: mamo, włącz mi bajkę, obejrzy chwilę tą bajkę i znika ze swojego pokoju, po czym tylko słyszę: przyjdź tutaj, baw się ze mną. I przyniósł też nowe słowo, nie wiem, czy wyniósł się z przedszkola, czy z domu, ale nauczył się go w końcu używać, czyli rozumiem bądź nie rozumiem. I ja mu na przykład coś mówię, tłumaczę i on mówi: dobrze, mamusiu, rozumiem. Ja mówię: dobrze, w takim bądź razie, czy nie wiem, mógłbyś wyjść, bo chciałabym się załatwić w spokoju. Chyba rozumiesz to, że chciałabym sama w łazience być, kiedy robi siku. I wtedy wiedzie, on nie chce wyjść, więc mówi: nie rozumiem. Nie rozumiem, o co ci chodzi. Tylko po to, żeby nie zrobić tego, o co go proszę. Pierdnąłeś? Choinka nie będzie. Wiesz, nie musisz się dzielić mama, takiego... Choinka nie będzie. No nie wiem, postaw sobie ją gdzie chcesz na swojej ulicy, ale nie musisz się dzielić takimi informacjami jak to, że pierdzisz, wiesz? A wam gdzie będzie? Możesz to zachować w tajemnicy, na przykład, że puszczasz bąki. Nie musisz nikomu o tym mówić. Ja mam mówić. No ja na przykład nie mówię nikomu, że puściłam bąka. Ale ty teraz pierdnąłeś ustami. I wcześniej też pierdnąłeś ustami? Tak. A, okej. Dobrze. W takim razie okej. Zabrał choinkę. Bałwan zabrał choinkę? Tak. O, ja cię kręcę i co teraz? Twoje miasto Hot Wheelsowe nie będzie miało choinki? Nie.
Lipa. Trzeba zobaczyć, co to są te rzeczy, co tutaj jeszcze masz. Musisz zabrać do pokoju i trzeba jakoś się przymontować do tych Hot Wheelsów. Co ty na to? Tak. No i ze względu na to... Ja zaraz zobaczę. No i ze względu na to, że Leon właśnie ma taką fazę teraz na zabawy cały czas z kimś, to staram się, żeby oprócz przedszkola mógł też spędzić jakiś czas z Laurą, był ostatnio u mojej mamy i dzisiaj na przykład przyjeżdża do nas Lena, czyli siostra Kuby, ze którą Leon też się bardzo lubi bawić. Myślę, że ona też lubi się z nim bawić, skoro nie protestuje, żeby tutaj przyjechać, bo my oczywiście nigdy nie zmuszamy, jeżeli nie chce przyjechać, to nie musi. I dzisiaj stwierdziła, że do nas przyjedzie na noc, więc Leon też będzie miał się z kim pobawić. On wymyśla teraz różne zabawy. I zazwyczaj jesteście na przegranej pozycji, bo musicie się bawić tak, jak on chce. I on wam mówi, w co się bawimy, jak się bawimy, kim jesteście, gdzie możecie wjechać, a gdzie nie. I że na przykład wasz dom się pali, a on jest strażakiem, ale wam go nie ugasi, więc straciliście dom. I on ma najlepszą chałupę teraz, więc już wiecie, myśli i jakoś to przetwarza i skończyła się zabawa samemu. Teraz jest zabawa ze wszystkimi dookoła. Mam nadzieję, że chociaż raz na jakiś czas, dosłownie na chwilkę, chociaż na chwilkę będzie on w stanie się zająć sam sobą i pobawić się sam ze sobą, bo ja lubię się z nim bawić, naprawdę lubię. Ale fajnie też jest mieć chwilę, żeby, nie wiem, nawet posprzątać, kiedy on się bawi sam. Bo nie lubię też sadzać go przed telewizorem na, nie wiem, 2 godziny. Wolę, żeby właśnie pobawił się sam, a ja w tym czasie mogę sobie coś ogarnąć. I właśnie słyszę, jak demoluję pokój, który przed chwilą posprzątałam. Działa, Kuba mi kupił żarówkę. Na razie tą lampę postawiłam sobie tutaj we sypialni. No tak jak mówiłam, nie działa nam żerandol. I daje takie bardzo fajne, ciepłe światło i normalnie idealnie się tutaj wpasowuje. Ale jednak mamy małą sypialnię i nie wiem, czy ją tutaj zostawię, czy nie przyniosę jej później do salonu, jak naprawimy żerandol. Na razie niech tutaj sobie stoi i bardzo dobry zakup. Tak to się prezentuje razem z naszymi ozdobami, którymi są książeczki. Monopol, tu jeszcze mam Instaxa, muszę w końcu go wziąć, bo zawsze o nim zapominam, jak robimy coś ważnego, a lubię te zdjęcia z Instaxa, więc pora o nim pamiętać. No, i tak to teraz wygląda.